Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z... czego? Z Felsbruna. W dzisiejszym odcinku robimy żniwa na dwa kombajny. Tutaj sobie jeden kombajn kosi. A zaraz drugi kopie. Tylko pierw muszę sobie silosy postawić, bo wiadomo, że muszę mieć gdzie sypać uprawy. Extra large grain silo. A, bo to ma ten, dobra. To ma rurę nad wysypem. Znaczy wysyp nad rurą. Rurę nad wysypem. Dobrze powiedziałem na początku. Dobra, tak może stać. Tutaj wiadomo, ja ten sklep później ogarnę. Troszeczkę mi kiszenki w ciągu. 100 parę ton. Więc sobie to przywrócę. Miałem 500 ton kiszonki. Dobra, szybki kursik sobie nagram tutaj. Oczywiście dla cosplaya. Ten stary silos będzie sprzedany za chwilę. Ten kurs nie będzie zapisywany, bo jest taki na szybko. Tutaj też jest jakiś problem z terenem, się zrobił. Więc ten teren będzie też wygładzany. Więc na spokojnie. Taki kursik na szybko. Bardziej do prawej, o. Tam mi się odbieranie ziarna John Deere'a. Wysłuchaj. Wyszukaj S700, no bo innego nie mam. 80% więc zaraz będę siać. Dobra, ja kupuję kombajn sobie dla siebie. Oczywiście Craft Lexion z modów. Ustawienia ku szerokie gumy. Mitasy. Kurde, właśnie nie wiem, czy kasy nie starczy. Nie konwio, tylko draper. Ten. 13.7. Working speed oczywiście 17. Decal class, kolor podstawowy class, kolor taki i kolor obręczy class. No dobra, kup. Muszę sobie kasę dopisać 125 tysięcy, bo przez przypadek. Bo przez przypadek postawiłem silos, jak widać było tą zieloną plamę. Dobra, to jakoś tu musisz poradzić, synu. Dobra, jeźdź ty antykobetoniarni, co ty? No i co teraz? A, bo to jest ten kombajn, dobra, zapomniałem, że on tutaj trochę sobie ześwirował. Więc niech on się wysypie. A ja jadę kosić nowe pola. Które kupiłem w tym momencie. Zakupujemy dwa nowe pola. Pole numer... A! 8 jeszcze nie jest do koszenia. Ale kupiłem pole numer 8 i 9. O! O! 70 tysięcy nie zabrakło. Więc halo kryzik. No serio, 300 zł mi zabrakło. Jakie chamstwo. No dobra, to na kiedy będziemy 9 kosić.
Dobra, dobra. No i rozpocznij kurs, kliknę mu tutaj. A, wyglądało jak kultowy rozwer. A, po prostu nie sprawdziłem tego. No tak, jak zwykle. No to grzejemy na dziewiątkę. Bo miałem plan 8 i 9 skosić. 8, 9. Bo generalnie taki był plan, żeby kosić 8, 9 i... I potem... I potem co? Potem 21. Tutaj poprawy. Ten rzepak, ale ten rzepak to na końcu się tam zgoli. A dobra, bo ja miałem kupić i przeskoczyć dzień. Też głupi jestem. Bo to miało być tak, że miałem kupić pole i od razu dzień przeskoczyć. Żeby ten owiec doszedł. Tak miało być. Bo teraz sobie przypomniałem o tym. Zastanawiam, dlaczego ten owiec jeszcze nie doszedł. Nie wiem, coś się chyba zbugowało. Bo mogę normalnie w deszczu kosić, ale mnie to nie przeszkadza. A że da się kosić, tak? A ja tam 40% zbiorniku mam. Nie to klikłem. Teraz już będzie po całości pole, więc... Więc już będzie kozacko się tu kosić. Już będzie wielkie pole tak naprawdę. Więc tego odcinku już na 100 nie zgolę. Coś na 2 może. Jeszcze stary silos miałem sprzedać, a tego nie zrobiłem. Dobra, mamy 63 tysiące na plusie, więc prawie na kredyt nie stać. Dobra, ale teraz bo ja muszę krowy zobaczyć. Wody im tylko muszę dolać i mogę czas przewijać, bo żarcie mają. Więc wody doleję, żeby nie zdechły mi. Jak tutaj był ten czas przekręcony? No 2000. No i dobra. Dalej był jak ten nowy dzień. Jedenaście godzin. No to będzie akurat ta... Nie wiem, która w sumie. 7.50 akurat? O, w tym okienku pogoda mi się udało. Muszę chwilę poczekać, aż się odświeży, wiadomo. Więc spłacę sobie kredyt przez ten czas, to jest 75 tysięcy. Dobra, no spokojnie, nie gorączkować się tam. Tu jest PH6, więc tutaj akurat całe pole będzie do maknowania, więc elegancko. Doszedł ten owiec? A owiec kiedy można kosić? Do kiedy w sumie? Owiec. Do 3, do 4 dnia tego. Więc chyba raczej ten owiec nie dojdzie dzisiaj.
No dobra, no to ja do dziewiątki jakoś nie, też nie będę czekał na te nowe sny. To się nie da, no to... To się nie da. Ale zauważyłem, że jakieś dziwne rzeczy z terenem się porobiły, tak jakieś fałdy. Najmniej nie tutaj, ale tam na początku pola. No i dobra, i jeść tutaj kość sobie. A, przez środek zaraz na godzinę było ustawione. Gdzie podjazd kombajnu? Urosło to? O, ja tylko to rozbiorę. Dobra, po prostu mapa się powinna troszeczkę dłużej się odświeżała. O ty! A, bo tamten jest z modów kombajnu, tamten się da kosić. Bo się zdziwiłem, dlaczego da się kosić w ogóle w deszczu. A jak to wygląda tutaj z pogodą? Dobra, przesuniemy do tej 9. I zobaczymy, jak to o 10 wygląda. Ile spadło procent? 10% spadło. Dzisiaj jedziemy do 12. Dobra, 12 miało być, a przewidziałem do 13. 35, czyli jeszcze 10% i będę mógł kosić. Dobra, 15. Jak to wygląda tutaj w polu? 29%, więc no, to w sumie gnój jest. Dobra, ten tu ma 9 tam. Więc o 17 powinien ruszyć. Dobra, to się jednak chyba nie uda. Jeszcze cały chyba na ten odcinek sobie zrobię tak, żeby po prostu to zrobić. Wiem, że to trochę może takie średnio będzie wyglądać, ale... Ale po prostu chcę, żeby ten odcinek leciał. A nie żebyśmy stali w miejscu przez, bo 13 minut minęło, a ja praktycznie nic nie zrobiłem. Tutaj na tych nowych polach. Żeby jakaś ta robotka szła, to wyłączę to. Tutaj tego owsa to ja się nie spodziewam dużo. To wiadomo, pierwszy sezon to... Nowe pole, pH niezbadane, wapno nie dane, więc nawozy nie dane, więc tutaj za duży. Za dużej nie wymagam. Za dużej nie wymagam tego. Za dużego plonu, o, bo nie mogłem znaleźć tego słowa. Także ja już wiem, że za dużo tutaj mi tego nie da. Tego owsa. To ja już wiedziałem odgórnie, że nie będzie jego dużo. Z 30 przyczepę powinno dać.
Jakby na przyczepę to zarąbiście będzie. O, przestało padać. I ten film wetuje w... Czekaj, dzisiaj jest wtorek, czwartek, w sobotę. Na sobotę ten film jest. Na piątek nie mamy jeszcze nagranego, ale to na spokojnie. To się go nagra tam w środę wieczorem. Bo raczej na hale pojadą, to myślę, że się uda. Dobra, John Deere ma 60 ton. A po prostu tam był jakiś problem na początku, że nie chciał się wysypać. Ale jednak widzę, że teraz cały zbiornik mu opróżnił. To mi się podoba. Niech żagluje jak najwięcej tam. Tego pola. Tylko puściłem go samego tam. Na początku odcinka. Niech sobie żagluje tam. Ile skosi pola, tyle skosi, tak? Tylko przez te wcięcia, kurczę, to będzie tak nieładnie koszone. Trochę koszone. Ale no dobra. On się zdąży wysypać John Deere. I już będzie musiał znowu do niego podjeżdżać pojęcie. Więc te 500 ton raczej mi nie starczy w zbiornikach, w silosach. Dobra, zaraz chyba sobie podjadę ten. Kombajnem pod silos. Znaczy nie pod silos, tylko pod... Nie pod silos, tylko pod ten, pod przyczepę, no, brakuje mi słów. Nie wiem czemu, ale mam taki problem teraz. Dzisiaj zauważyłem to na tym odcinku, że mam jakiś problem z doborem słów. Nie wiem dlaczego. Wcześniej nagrywałem M-Klika i wszystko dobrze było. Normalnie nawijam, a teraz na tym Facebooku nie wiem, jakoś tak nie mogę słów sobie znaleźć. On się ślizży. Dobra, podjadę tutaj, niech się wysypuje i idę zobaczyć, co tam się dzieje. Tu pola prawie skosiłem. No ty. Idę zobaczyć, gdzie on tu przydzwonił. A on w to przydzwonił, bo to trochę za szybko było nagrane ten kurs. Zresztą on tam cały na szybko był nagrany. A tego nawet nie zapisywałem. Dobra, to nie idzie tu. To nie idzie do niego, dobra. Jak ten się wysypał? No, akurat się wysypał. Bo jak przedałem, to słyszałem jeszcze końcówkę sypania. Dobra, nie sobie tam poradzą. Myślę, że gdyby nie ten poprzeczniak tutaj, to myślę, że tutaj bym ten przejazd jeszcze zrobił. I by było akurat równo pół pola. W sumie możemy się z poprzeczniakiem pół pola skosiłem. Więc powinno być 30 parę ton. Muszę zobaczyć, czy jakaś krowa w ciąży nie jest. To mnie ciekawi. Jedna, dwie, trzy, trzy. Czyli do końca roku... Ej, zarobiście, bo do końca roku będę miał 9 krów już. Bo ta, o, ta już jest zaciężona, bo ona ma ile? 2,2. No, czyli ona, ta też będzie tutaj. Za 2 miesiące też będzie pewnie ciemna. Więc elegancko. Już mi się to podoba. Ale teraz serio mówię, podoba mi się to.
Dobra, John Deere widzę, że oni stoją sobie. Sobie sypie. Nic to mi się podoba. Trzeba sobie usprawnić życie, tak? Cosplayami. Trzeba pomagać. 27 minut już, kurde. Zrobimy sobie dłuższy odcinek ze żniw. Chyba chcę też sobie pokosić trochę. Chcę na pewno tą dziewiątkę jeszcze skosić. No a resztę pół, no to... Zobaczymy. Bo w kolejnym odcinku raczej już będą... Nie, słowo nie. Jestem trochę dużo do wykończenia zostało, bo zostało jeszcze... te pole, tak? Ostatnie odcinki były siebie, a teraz znowu siebie robić? No nie wiem, nie wiem. Ewentualnie zrobić jakieś dokończenie żniw. A nie, w kolejnym odcinku będzie na pewno powiększanie pól. Pola. Tego. Pewnie jakieś badanie gleby i chyba końcówkę żniw wtedy zrobię. Myślę, że jo. Jak ja to powiększę, to też trochę zejdzie. No ten domek chyba wypierdziela na środku, co jest? Usunę go po prostu, bo będzie łatwiej. Łatwiej dla cosplayów tutaj. Teraz to wiadomo, już takie duże maszyny mam, że teraz tylko na cosplayu wszystko będzie robione. Dobra, jeszcze on sobie tam kosi, dobra. Zawsze gdzie jest żądier, a żądier jest sam, dobra. No, on takie wrzepki będzie robił, ale on sobie to powoli skosi. Także pół pola na pewno na odcinku jest w stanie zrobić z odbiorem. Będzie dobrze kosił, to... Chyba, że zrobię taki myk. Dobra, zaraz coś nie zrobię. Gdzie jest ten pracownik? Bo on tu się więcej męczy niż kosi. Więc ja ci kolego trochę pomogę. Dwa poprzeczniaki masz wycięte, więc teraz na zwykłym pracowniku już możesz latać. Zobaczcie, jak ty tutaj się wetniesz. Czy nie będą się ciebie poprawiać? Bo tak to ty mi dużo więcej skosisz na zwykłym pracowniku, bo wiadomo, że dwa poprzeczniaki już ma wycięte. A dobra, od początku nie. Dobra, podoba mi się to. Dobra, więc tak może być. Także wysypujemy tutaj tego. Siada. I ja zaczynam kosić pole numer 9. I teraz tak, zrobimy tak. I tutaj ten mam jeszcze szczepy, więc... Lexion. Kopiuj kurs 8R, bo innego nie ma. Ile on tam w tym kombajnie jeszcze ma? No, nie będę widział co ile ma. To ma. Dobra, i rozpocznij kurs. Klikność muszę ci... Jeść teraz, bo ty masz owiec, syno, a nie jęczyń. Teraz zawsze paskami kosić, więc elegancko. Ja też zaczynam paskami kosić. Ale powiem wam, że w tym klasie to troszeczkę szybko będzie ten zbiornik się napełnia. Ale on akurat powinien sobie zrobić teraz swoje kółeczko całe. To będzie ładne kało do powiększania. A to drzewko się wypierdzieli.
No, on trochę nie pasuje, że tak wystaje. Sygnał będzie usunięty. A ta brzuszka zostanie. No i dobra, i tak. O, cyk. I teraz cyk. Ctrl W i jedziemy. On tam teraz ma takie. Dobra, teraz już pod. A, mi się wyłącz. Się wyłączy z tego względu, że pewnie do końca daje. No, bo on po tym uschniętym przejechał, bo myślę, że to jest zboże. A teraz pojedziesz? No ty... Dobra, 40% widzę, że mamy podobnie w zbiorniku. Że ja mam 40% i on ma 40%, tylko że troszeczkę szybciej rośnie, bo ma lepsze stanowisko, lepsze pole. Ma bardziej nawiezione. Wiadomo, że to jest moje pole, więc... A fan trochę wolniej przejechał i się wyrobił jakoś. Sędzia 25 na godzinę jedzie, więc już jedzie do mnie. Dobra, żeby ładnie się wysypać, bezkolizyjnie. I żeby on po tym z jęczmieniem nie jechał, więc pojadę sobie na tamtą stronę pola. Teraz te odcinki będą ciekawsze, bo jak już będzie tutaj wielkie pole, to wiadomo. Mamy 16 równo. Więc mamy jeszcze jakieś 15 minut. Więc na pewno te dwa pola, czy ten jęczmień sobie dokończę. Znaczy coś więcej, to raczej nie. W kolejnym odcinku będę sobie tutaj powiększał. A kombajn, a moje kombajny będą sobie napierały na pracownikach. Więc myślę, że będzie spoko. Dobra, ci tam wysypują ładnie. No nie powinni się wysypywać. No i dobra, lecimy. Tutaj jest lepsza gleba, to widać, że bardzo szybciej do zbiornika leci. O! Trochę przysnąłem. Teraz zobaczymy, co ty, kolego, tu wykominiesz. To jest pszenica, to jest jęczmień. A widać różnicę. Nieposiłnym! Cuduje coś tam. Zobaczcie jak to wygląda. No, to ty sobie podjedziesz jak powoli, może jakoś podjedziesz. A to wygląda tak, o. Do przodu? A ja teraz chyba rogala wywinie i za kombaj się skryje. Nie, tak powinno być. No. To dobrze myślałem. Dobra, elegancko. Czy zobaczyć, czy tutaj jest do końca wzięte ten? Czy będę musiał go tutaj jakoś mu pomóc? Wario 0 na godzinę? Czy coś mogło później tak?
Dobra, 40, no jeszcze 20 ton potrzebuję. Zostawiłem sobie GPS, żeby równo tutaj sobie wjechać. Dobra. Teraz pracownik. A, bo... Dobra, bo ta rura jest taka, że ją trochę za blisko podjeżdża. Potrzebuje 10,5. Najmniej 10,5. Hmm, 10,5, czyli jeszcze muszę sobie dodać. 11,4. Dobra, no to 11,4 mogłoby być. Tak w miarę, no idealnie na środek sypiejąc. Tak by musiało być. Jeśli się trochę ci pies przestawił. Ale dobra, to nie jest tematem tego odcinka. No mówię, jak skoszę na pole, to skończymy odcinek. Tutaj dużo nie zostało do koszenia, jak widać. Parę kółek jest będzie skoszone. Więc to 10 minut. 10 minut? Jak mówię cały czas transport, to 10 minut i jestem w stanie co zgolić. Staram się też tak migła, to nie skręcać jak koło niego jadę. Chociaż żeby tak w miarę starać się wysypać ten zbiornik. A nie żeby on mi tam przez całe pole praktycznie za mną jeździł. Dobra, teraz da radę wysypać. Dobra. Synek, nie w tą stronę. Dobra, jedziemy raz, dwa, bo tu parę przejazdów jedzie chwilą. Czy może bym się stawił? Ja chcę to może. Grzeje 17, grzeje. Nie wiem, gdzie jest zombie, ale... A on nie ma takie kawał tylko po to, żeby nawrócić. No dobra, no. W sumie to jest koszt pewnie. Różne dziwne rzeczy już widziałem tutaj, na tym łodzie, więc... Dobra. Raz, dwa. No. Jeszcze oprócz tego co jadę, trzy przejazdy, cztery, pięć przejazdów jeszcze i koniec pola, więc... Więc myślę, że na spokojnie to będzie skolone. Powinien się przy 50 pobierzeć, więc powinien do końca dojechać. No, no dobra. Elegancko. W
Poczekam na niego, bo on tutaj widzę, że trochę nie ogarnął. A, Jonder się wysypał, to więc ile już mam tego czynienia na każdym? 118 to. A, bo to dobra, bo ten tylko Deutsch, Jonder był dwa razy. Czy tu na przyczepie, czyli mamy. No, jakby było takie wielkie pole jak tutaj. To jest tylko wina moja. Trochę Jonder tutaj się nie wyrabia, ale. Ale Fendt boi się na spokojnie co wyrobił, więc. Dobra, bo już zaczynają się sypać. Więc grzejemy węgorza. I zobaczymy, co z tego tutaj da. Trzydzieści pięć. Nie, bo musimy 90%, więc to nie da rady. 39 ton. 10 ton zabrakło. No niecałe w sumie 10. Niecałe 10, bo. Jakbym sypał całe 10, to bym miał 49 ton, a ta przyczepa nie ma. Była 48, więc 9 ton mu brakowało do pełnego. Więc jakbym miał tak jeszcze piątkę na sobie, to myślę, że akurat bym miał te 90%, więc akurat by pojechał. Tak ma 81. No dobra, dam radę. Cyk, nawracamy. Trochę do koszenia jeszcze mi zostało, więc. To będzie tak, że wkręcił grabę, że tutaj powiększał to pole. A moi dwa kombajny będą tutaj atakować tą pszenicę. No i wiadomo, resztę, tak. Tylko, że wtedy będą się chyba sztejerem tutaj to powiększać. Tak mi się wydaje, że sztejerem. Bo. Nie mam innego ciągnika. Bo Fendt będzie z przyczepą latał. John Deere też. Więc no taka trochę bida. Dobra, w sumie poczekam na niego i wysypię mu te 9 ton, niech on sobie pojedzie. I ja sobie to dokoszę, jak on sobie pojedzie, tak. Bo ja wtedy przeskoczę sobie na tamten jęczmień, tam za asfaltem, będę sobie kosił. No to będzie się film oczywiście renderował i wrzucał. Więc to na spokojnie. Też nie będę temu zbytnio uciekał, bo ja muszę zobaczyć, co się dzieje z Jonbirem. Dobra, trzeba zrobić tak. Zrobić tak, a tu zrobić tak. Dobra, może trochę mniej. No i tutaj na spokojnie, powoli do końca pola powinien się wysypać. Więc powinno być dobrze.
No i dobra. Nawrócony, nawrócony. Więc teraz puszczam pracownika. Niech on tu dokosi. A ja też tutaj docinam do końca przejazd i żegnamy się. Bo to już jest czas. Wesołej drogi już czas. No ja mój cel na odcinek wykonałem, bo miałem 8-9 kosić. A on tam miał sobie pracownik kosić tutaj to pole. No, połowę skosił, więc 40 minut tak jak zawsze. Mamy 12 hektarów skoszone, więc myślę, że nawet dosyć ładnie. A ja mam 1931 godzin w tej grze. Bo przywołałem sobie, że w każdym odcinku będę mówił wam, ile mam w danej grze godzin. W sensie dany farming, bo może tak. A na sejwie mam 180 godzin. Nie, 170 godzin. Więc no myślę, że tutaj będzie troszeczkę tych godzin jeszcze. Jak mamy 170 godzin, ja mam tylko tyle pól kupione. Jeszcze parę pól zostało. Nie wiadomo, Felsbrun też nie jest często na kanale, bo jest raz w tygodniu. Czasami, no nawet czasami nie, bo to nieraz wychodzi na co 2 tygodnie. Ale to wiadomo. No to wyrównam, żeby nie było, że tutaj taki jakaś odnoga. Też żeby kombajnista ten, co tutaj będzie kosił, by się też trochę nie zgubił i wtedy, żeby ten. Znaczy nie to, że nie by się nie zgubił, tylko żeby Żyda nie zostawić. No dobra, ten poprzecznik jeszcze trochę bym przykole tutaj, żeby miał bardziej równi. Ja się dobra, ja się żegnam z tego odcinka. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć! No ale co, chyba dzisiaj Czechy jeszcze nagrać sobie zaraz. Znaczy no, chodźcie zacząć. Znaczy ja muszę tutaj tą 17-18 sobie wykończyć się kości, żeby nie było. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć! 43 minuty, na razie, pa!